Witajcie na moim kanale. Dziś opowiem Wam troszkę o tym zbiorniku i o jego restarcie. Zapraszam serdecznie na film. Dziś to będzie tylko taka teoria, ponieważ w następnej części, może jutro pojutrze, przyjdą mi wszystkie rzeczy potrzebne do restartu. Także tylko Was zapoznam z teorią, co i jak chcę tutaj zmienić. Najpierw chciałbym troszkę podciąć trawy i ewentualnie niektóre poprzesadzać. lawy stąd wyjąć prawdopodobnie i na środek poleci korzeń Redmul właśnie wokół tego będzie niego lawa. Taki VIP można powiedzieć, taki ładny, jasny. O tam krewetka leci z jajkami Jak pewnie widzicie, odłowiłem kardynałki, bo się okazało, że dziubały mi krewetki. Także już nie ma tu kardynałków, to będzie samo krewetkarium. I uważam, że to bardzo dobry pomysł. Zmieniłem też filtrację. Podchodzę do tego teraz bardziej profesjonalnie. Tutaj będzie ten eheim, co nagrywałem w tym miejscu. Tu będą szklane rurki. Przyjadą mi to, będę nagrywał oczywiście. Jak się to wszystko wsadza i tak dalej. Czyli lawy stąd wylatują. Do śmieci. Łupię nowe lawy i dodaję korzenia takiego. Będzie tutaj ładny korzeń, już jest u mnie. Aranżuję go, przygotowuję pod restart. Z obsadą się nic nie zmieni, będą krewetki same tylko i otoski, helmety. Z obsadą też nic się nie zmieni na pewno. Ewentualnie jakieś drobne kupiki dokupię, zobaczymy, pomyślę. Ale mi się bardziej same krewetki podobają. Napiszcie w komentarzach, czy Wy byście dali rybki do tych krewetek, czy byście nie dawali żadnych. Krewet, żadnych rybek. Także jeszcze chcę tutaj dodać inne rośliny na tył, ponieważ te zaczynają mi brązowieć. Widocznie jest za mocne oświetlenie dla nich. Także też będę wymieniał z tyłu roślinki. Nie będzie taki wielki restart, żyw zmiana podłoża, tylko taki prosty restart. Niewielki, można tak powiedzieć. I tutaj jeszcze nowe media będą. Przyjadą mi media z firmy Sichem. Będą to media Sichem Matrix, które bardzo mi pomogą tutaj z biologią. Oczywiście, roślinki, jakie będą na korzeniu, już Wam wymieniam. Pierwsza roślinka to będzie ten mech tutaj w kępie. To będzie oczywiście Tabu cefalandra. Te się zabiorę sobie oczywiście. I Micrahentu Monte Carlo, które też zamówiłem. Mała puszka, niewielka, wystarczy mi i tak Monte Carlo się rozrośnie na korzeniu. Wiem go już gdzie wsadzę. Dwutlenek węgla ciągle idzie, jak widzicie. Krewetki sobie łażą. Przepraszam. Nawożenie będzie to oczywiście Tropica Specialized Nutrition. Pokarm dla krewetek Qualdrop. Dokupiłem sobie nowy. Zrobię recenzję Pico na młodych krewetek. Zobaczycie. Jestem ciekaw waszych komentarzy. Jeżeli chodzi o media, bo już Wam mówiłem, że będzie nowy Sichem Matrix, to nic się nie zmieni. Będą gąbki, będzie quadrop, będzie akwario, będzie wata w małej ilości. Węgiel aktywny też w bardzo małej ilości. Wtlenek węgla już będzie mocniej podawany, bo będzie mocniejszy ruch wody. Tam widzicie, dozmontowałem nową kaskadę, ale to nic nie dało niestety. I tak Muszę wymienić filtrację. Bo biologia tutaj jest bardzo słabo, na słabym poziomie, jest, bym tak powiedział. Tutaj kępki mają się całkiem nieźle, jak widać. Tam jest niebieska krewetka. Tutaj widzicie. Także chyba tyle na temat restartu. Jeżeli Wam o czymś nie powiedziałem albo nie wiecie czegoś jeszcze na temat tego restartu, piszcie w komentarzach. Jestem ciekaw, co mi napiszecie, także trzymajcie się do kolejnego odcinka. Przepraszam, że tak długo nie nagrywałem. Dajcie oczywiście subskrypcję, będę bardzo wdzięczny. Będziecie wspierać mój kanał, także dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Zasubskrybujcie kanał, cześć.